Yeah! Siemacie! W dzisiejszym odcinku ugryziemy sobie temat treningu siłowego i biegania troszkę inaczej i opowiem Wam o moim zdaniem idealnych proporcjach treningowych dla osób, które przede wszystkim chcą zachować fajną, atletyczną sylwetkę, ale dodać do tego element kondycyjny, wytrzymałościowy, czyli na przykład bieganie. Także przechodzimy do tematu. W sklepie dla biegaczy, w którym pracuję, często podczas obsługi klienta zadaję ludziom pytanie podczas doboru butów do biegania, ile już biegają, a także czasem pada pytanie, co ich w ogóle zachęciło do biegania. Mnie to osobiście ciekawi i nie mam problemu z tym, żeby o to zapytać. No i prawda jest taka, że 90, nie wiem, procent osób odpowiada mi, że przede wszystkim biegają po to, żeby utrzymać prawidłową masę ciała. Jakby kwestia zdrowotna, można by to podłączyć pod kwestię zdrowotną, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie urósł brzuch, mówiąc w skrócie. Wszyscy, myślę, że coraz więcej osób wie, że najważniejsze jest to, ile kalorii spożywamy, ogólnie aktywność fizyczna. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do tego, by być aktywni fizycznie. Niemniej samo to, że po prostu będziemy biegać i jeść byle jak, nie zawsze da nam tą prawidłową masę ciała. Niemniej w większości przypadków faktycznie regularne wychodzenie, uprawianie sportu sprawia, że ta masa ciała trzyma się w tych samych widełkach. Jeśli chodzi o siłownię, to argumentów jest znacznie więcej. Przede wszystkim atletyczna sylwetka, czyli wygląd zewnętrzny, a do tego dochodzą pobudki takie jak podobanie się płci przeciwnej, czyli bycie po prostu atrakcyjnym. No i jeszcze dodałbym do tego zwiększenie swojej pewności siebie, chociaż jest to element dosyć niebezpieczny, ponieważ sylwetka może przeminąć. Mogą pojawić się takie sytuacje w życiu, jak na przykład zmiana pracy, urodzi się dziecko, złapiemy kontuzję albo jakiś uraz, będziemy po jakimś wypadku, czy będziemy chorzy i nasza sylwetka może się w tym czasie pogorszyć. Gdy będziemy całą naszą pewność siebie ładować tylko w to, jak wyglądamy, no to później będziemy mogli mieć problem psychiczny z tym, żeby pozbierać się po prostu z redukowaną pewnością siebie, bo będziemy wyglądać gorzej niż zwykle. W ogóle powinienem dodać, że połączenie biegania i treningu siłowego nie jest oczywiście dla wszystkich. Jeżeli jesteście amatorami kulturystami, trójboistami amatorami, albo po prostu jesteście biegaczami ambitnymi, którzy startują 10-20 razy w zawodach różnych w ciągu roku, albo trenują tylko po to, żeby mieć super wynik w maratonie, półmaratonie czy na dyszkę, to ja w żadnym razie nie jestem osobą, żeby przekonywać Was do tego, żeby zmienić proporcje Waszego treningu. Albo żeby dodać na przykład do Waszego treningu dużo biegania lub dużo treningu siłowego, jeżeli jesteście biegaczami. Właściwie to nie jest dla tych ludzi film. Celuję raczej w osoby takie jak ja, które trenują dla zdrowia, dla spoko wyglądu, bo to też jest przecież ważne. Chcemy dobrze wyglądać dla siebie, dla innych, czuć się dobrze w swoim ciele. Czyli dla Was jest ten film. I dobrze wiem, że żaden trójboista nie będzie teraz, tak jak Alan Trall ostatnio pokazał, zauważyłem, że dużo ludzi ze świata fitness zaczęło robić materiały o bieganiu, albo zahacza o ten temat. No, nikt nie będzie, kurczę, dźwigając 300 kg w martwym, zaraz biegał 5 razy w tygodniu, albo nawet 2. Chociaż szczerze rekomendowałbym to. No ale dobra, przejdźmy sobie do tego, po co w ogóle biegać. Korzyści z biegania jest na dobrą sprawę bardzo dużo. Poprawa kondycji, czyli tego, że na przykład gdzieś idziemy, nie męczymy się tak. Jedziemy z rodziną w góry, ze znajomymi w góry, wchodzimy po schodach na któreś tam piętro, nie czujemy takiego zmęczenia. No i tak, przekłada się to przede wszystkim na nasze serce. A mianowicie nasze serce jest w stanie pompować, przyjmować więcej krwi do siebie. Komory serca się rozszerzają dzięki regularnemu bieganiu. Nie osiągniemy tego trenując siłowo, ponieważ seria wykonywana w treningu siłowym jest zbyt krótka. 30-60 sekund to za mało, by serce optymalnie mogło zwiększać przepustowość krwi. Tutaj potrzeba kilkudziesięciu minut, żeby te zmiany w naszym sercu zaszły. Przekłada się to oczywiście na silniejsze, zdrowsze serce. Raczej choroby sercowo-naczyniowe amatorom rekreacyjnie trenującym bieganie nie grozi. I tu dodałbym jeszcze dwie fajne rzeczy.
A mianowicie pierwsza, czyli taka sfera mentalna. Redukcja stresu, skupienie i wyciszenie. Gdy idziemy biegać, nie zawsze musimy mieć ze sobą słuchawki, podcast lub ulubioną muzykę. Ja osobiście nigdy nie słucham muzyki, jak biegam. Słucham tylko podcastów i myślę też o słuchaniu książek. Natomiast wychodzę też często na bieganie w ogóle bez słuchawek i przez 45 minut, godzinę podczas biegu skupiam się na oddechu. Czasem nie myślę przez połowę trasy o niczym kompletnie. Jestem kompletnie wyciszony, jakby skupiony na otaczającym mnie świecie. A część trasy rozmyślam, planuję sobie dzień, ewentualnie rozkminiam sobie jakieś rzeczy związane z moim rozwojem, przyszłością, filmami na tym kanale i jakby mam czas taki typowo dla siebie. Myślę, że jakby gwar, który jest czasem na siłowni, specyfika treningu siłowego, w której cały czas coś się dzieje, nie może być porównana z bieganiem pod tym kątem. Myślę, że pewnie rowerzyści mają podobnie, też mogą się bardziej skupić i przemyśleć swoje życie lub swój najbliższy czas, który spędzą. I taka ciekawostka na końcu, najprostsza forma rywalizacji. Człowiek to bestia, która lubi rywalizować, która lubi adrenalinę. No i co? W kulturystyce ten poziom, który musielibyśmy osiągnąć, by rywalizować na takim mega amatorskim poziomie, jest bardzo wysoki. Zbudowanie masy mięśniowej często zależne od genetyki, od dużej ilości jedzenia, od odpowiednich treningów, poprzez później przygotowanie formy, redukcja, odwodnienie. Po prostu cały ten proces jest na tyle trudny, nawet jeśli chodzi o amatorów, że powiedziałbym, że oceniając go w skali od 1 na 10, oceniłbym go na 9-10. Natomiast jeśli chodzi o bieganie, to jeżeli biegacie dwa razy w tygodniu po 3-5 km rekreacyjnie powoli, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wzięli udział w pierwszych, lepszych zawodach na 3-5 km organizowanych w waszym mieście lub niedaleko stąd. Biegniecie sobie w tłumie ludzi. Atmosfera jest naprawdę fajna. Adrenalina przed takim biegiem jest fajna, ponieważ tak naprawdę nie biegniecie o najwyższe laury, bo jeżeli nie jesteście na takim niższym, powiedzmy, poziomie amatorskim, ja na przykład na takim jestem, to nawet nie jestem w swojej kategorii wiekowej w top 100. Jeszcze przynajmniej. Może w przyszłości będę i może w przyszłości nawet będę biegał szybciej, kto wie. Ale chodzi o to, że mogę bić swoje czasy życiowe. Mogę biegać szybciej, mogę biegać lepiej, mogę biegać wśród ludzi i to wszystko sprawia, że sama gęba się cieszy. I ten poziom rywalizacji jest dostępny dla każdego i nie trzeba się specjalnie starać, by wziąć w nim udział. A po co trenować siłowo? Tu argumentów jest całkiem sporo. Po pierwsze, zwiększenie masy mięśniowej spowoduje przyspieszenie metabolizmu. Im więcej mięśni, które potrzebują kalorii do tego, żeby zostać utrzymane, potrzebują makroskładników do tego, żeby po prostu albo się odbudowywać po ciężkim treningu, albo nadbudowywać, będą sprawiały, że możemy więcej zjeść. Tym samym utrzymamy niższą masę ciała nominalnie i, co ważne, będziemy efektywniej spalać tkankę tłuszczową. Do tego zwiększymy siłę naszych mięśni, które dodatkowo przełożą się na ochronę naszych stawów, kości, ścięgien, które również w efekcie odpowiedniego treningu siłowego będą zdrowsze, silniejsze, bardziej elastyczne i mniej podatne na kontuzje. A z czasem, im jesteśmy starsi, tym ryzyko sarkopenii, czyli zredukowania masy mięśniowej, większe, czy nawet ryzyko osteoporozy, również w bardziej zaawansowanym wieku. Trening siłowy jest pewną prewencją. Redukuje ten proces, a nawet może go odwrócić, w szczególności u osób, które mają na przykład 40, 50, 60 lat, nigdy wcześniej nie trenowały siłowo. Jedyne co robiły, to miały pracę fizyczną, ale takiego nominalnie treningu, który aktywowałby mięśnie, nie miały, mogą uzyskać po prostu dodatkowo nową masę mięśniową, a więc odwrócić proces utraty mięśni i tego chudnięcia, nazwijmy to, niezdrowego w tym okresie życia. Do tego dorzuciłbym jeszcze poprawę hormonów. W przypadku mężczyzn zwiększenie poziomu testosteronu u osób trenujących. Testosteron, najważniejszy właściwie hormon dla mężczyzny, który sprawia, że libido jest większe, radość z życia jest większa. Po prostu człowiek, facet, czuje, że mu się chce. Chce mu się żyć, robić, działać. Testosteron jest mega istotny, a trening siłowy może go po prostu naturalnie podnosić. No i jeszcze może dorzuciłbym tutaj rozładowanie emocji. Jeżeli jesteśmy wkurzeni, no niektórzy, nie wiem, mogą sobie pójść na trening MMA, poboksować, czy jakoś wyżyć, rozładować energię, ale ciężary też mogą w tym pomóc.
wyciskanie na ławce, no nie wiem, robienie swingów, ciężkie siady, po prostu czy trening z obciążeniem zewnętrznym, czy nawet kalisteniczny może pomóc w zredukowaniu wkurzenia, stresu z dnia codziennego. 70% treningu siłowego. No w moim przypadku będą to 3 treningi siłowe do ewentualnie dodatkowego 4. treningu. Jak ja już Wam mówiłem, priorytet wcześniej był, może nie do końca na bieganie, ale treningi były zrównoważone 50/50. Teraz po prostu, gdy nie planuję żadnych startów, nie chcę jeszcze przygotowywać się do żadnych biegów, chciałbym skupić się więcej na treningu siłowym, który można podzielić jakby na dwie części. Bo z jednej strony trening siłowy, w ogóle trening do budowy atletycznej sylwetki, to dwa elementy. Siła i hipertrofia. Nadbudowywanie mięśni wymaga przeciążenia. Przeciążenie wymaga odpowiednio długich powtórzeń, długiej serii, trwającej nawet do minuty i więcej. Czyli mówiąc w skrócie, wykonujemy ćwiczenie bliskie lub do upadku mięśniowego. To jest jedna sprawa. Takich treningów wbrew pozorom nie musi być dużo. Jeżeli 2 razy w tygodniu będziemy na przykład trenować biceps, przeciążając go maksymalnie, prawdopodobnie będzie to wystarczające do spowodowania wzrostu. Natomiast element siły to nic innego jak umiejętność. Gdybym raz w tygodniu, powiedzmy, wyciskał albo podciągał się na drążku raz w tygodniu, prawdopodobnie niewystarczająco wytrenowałbym ten ruch i progres spowodowany tym właśnie podciąganiem na drążku raz w tygodniu byłby mikroskopijny lub stałbym w miejscu. Myślę, że wszyscy to rozumieją, bo tak samo na przykład było z bieganiem. Osoba, która biega raz w tygodniu, nie stanie się nagle super biegaczem, bo to jest za rzadko. Osoba, która podciąga się na drążku raz w tygodniu, to również nie zanotuje specjalnie progresu siłowego, nie będzie się podciągać więcej razy. Dlatego właśnie w przypadku tej proporcji 70/30 robię więcej treningów siłowych i będę częściej robić na przykład podciąganie na drążku, który jest super przykładem, czyli 3 razy w tygodniu podciąganie na drążku, po to, żeby rosła siła, która jest niczym innym jak zdolnością i umiejętnością. 30% biegania, czyli w moim przypadku obecnie to 2 treningi biegowe w tygodniu i ktoś by powiedział, że to jest mało. Moim zdaniem raz w tygodniu bieganie to jest bardzo mało. Jakby ta adaptacja ciężko, żeby zaszła, jeżeli mamy 7 dni odstępu od treningu do treningu. Natomiast jeżeli mamy 3 dni, a w międzyczasie robimy treningi siłowe, które jakby też wymagają troszkę pracy od naszego serca, umówmy się, to nie jest, że nie robimy nic i siedzimy cały dzień, to 2 treningi biegowe to już jest fajna sprawa. I warto, by te treningi biegowe były odpowiednio długie. Kierując się zasadą, że 70-80% treningu biegowego powinno stanowić, i tutaj mówię w skali i jednego treningu, bądź całego tygodnia, zależy jak na to patrzymy, powinny stanowić biegi na tętnie między 60-70% tętna maksymalnego, czyli tętnie w drugiej, maksymalnie trzeciej strefie, która sprawia, że budujemy podstawową, ogólną bazę tlenową. Dzięki takiemu bieganiu komory serca się zwiększają, nasze tętno spada, jest to najzdrowszy sposób na bieganie, jaki tylko jest i jest to baza, którą każdy biegacz od początkującego do bardzo zaawansowanego stosuje. U mnie również to się pojawia. Natomiast 20-30%, czyli reszta mojego biegania tygodniowego, to już jest bieganie w 4. lub nawet 5. strefie, czyli w znacznie wyższym tętnie, które jest już bardziej wymagające, które wymaga także od moich mięśni nóg, moich mięśni stabilizujących, po prostu większej pracy. Biegam wtedy szybciej, robię wtedy na przykład podbiegi, na przykład tempówki, na przykład jakieś interwały bądź sprinty, przebieżki na sam koniec treningu. Wtedy, będąc na tym wyższym tętnie, trenujemy zarówno mięśnie, trenujemy zarówno wydolność, jak i wydolność pod kątem większego zmęczenia. Biegając na tym niższym tętnie, czyli 60-70% tego tętna maksymalnego, wykorzystujemy więcej tkanki tłuszczowej z naszego ciała. Te procesy wykorzystujące po prostu tłuszcz w tym przypadku działają lepiej. Natomiast jeżeli będziemy biegać mocniej, czyli właśnie na 80-90% naszego tętna maksymalnego, tutaj już procesy glikolityczne, pozyskiwanie większej ilości węglowodanów jako energii w naszym bieganiu i większe zakwaszenie organizmu, większa ilość kwasu mlekowego i zmęczenie mięśni będzie się pojawiać. Będzie to naturalne, ale te jakby 2 rodzaje biegania, to wolne w większej ilości i szybkie w mniejszej, powinno się znaleźć.
pod warunkiem, że nie jesteście całkowicie początkujący. Bo jeżeli w ogóle dopiero zaczynacie i trafiacie na mój film jako osoby, które trenują siłowo i chcą zacząć biegać, to szczerze polecam marszobiegi. Możecie znaleźć sobie w internecie dowolne plany marszobiegów, bo nie zacząłbym raczej od biegania, ze względu na to, że największym problemem i błędem osób zaczynających bieganie jest bieganie na zbyt wysokim tętnie. Amatorzy, początkujący i tak będą biegać na wysokim tętnie, sięgającym nawet 170 czy nawet 180 uderzeń na minutę, ale to bieganie nie powinno być ciągiem, czyli jak widzę, że na przykład amator biega na tętnie 180 przez 5 km bez żadnej przerwy, to łapie się za głowę, ponieważ jest to tętno stanowczo za wysokie dla niego, dla jego serca niewytrenowanego. Więc, żeby jakby nasze tętno, nasze serce powoli trenować, musimy zadziałać trochę tak jak na siłowni, czyli podzielić to na serię. A więc biegniemy, powiedzmy 2 minuty, chodzimy minutę. Później biegniemy 2,5 minuty, chodzimy minutę. Oczywiście w kilku seriach powtórzeniach, aż dojdziemy na przykład do 5 minut biegu i 2 minut przerwy razy 5, nazwijmy to. A z czasem będziemy w stanie przebiec na przykład 5 km ciurkiem z tętnem o 10, 15, 20 uderzeń niższym niż na początku. Jeżeli do tej pory nigdy nie biegaliście i myślicie, że będziecie wyglądać tak, czyli jak profesjonalny maratończyk, to zapomnijcie o tym. To nie jest w waszym zasięgu. Żeby tak wyglądać, trzeba się naprawdę postarać. A żeby wyglądać tak, czyli jak profesjonalny kulturysta, albo przynajmniej kulturysta, będziecie musieli się nie tylko postarać, ale mieć odpowiednio dobre geny do tego. Zresztą wszyscy różnimy się od siebie i nie możemy mierzyć wszystkich swoją miarą. Nie możemy mierzyć wszystkich miarą innych, ponieważ każdy ma inne predyspozycje do innej aktywności fizycznej. Nie zmienia to faktu, że każdy człowiek, niezależnie od tego, czy chudy, czy gruby, czy z nadgarstkiem 13,5 cm, czy z nadgarstkiem 21,5 cm, grubimi i chudymi kośćmi 100 cm w pasie, czy 70, będzie mógł trenować siłowo i biegać. Nie ma to żadnego znaczenia. Będzie musiał po prostu zrobić to trochę inaczej. Nie każdy będzie mógł podnosić 200 kg w martwym ciągu, trenując choćby i 10 lat, a nie każdy będzie w stanie przebiec półmaraton i maraton w czasie, no, półmaraton na przykład w czasie godzina 30. Dlatego nie patrzcie na stereotypowych przedstawicieli kulturystyki, stereotypowych przedstawicieli w ogóle siłowni czy biegania, ponieważ w większości są to skrajne postacie, które poświęciły dużo więcej ze swojego życia niż myślicie, a dla takich zwykłych ludzi jak my dodanie dwóch członów, dwóch sportów, czyli siłowni, treningu siłowego i biegania będzie jednym z najzdrowszych wyborów, które możemy dokonać, ponieważ będziemy się równolegle rozwijać w dwóch sferach i budować siłę tutaj i budować siłę tutaj, czyli w naszym sercu. No dobrze, dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku i do zobaczenia za tydzień. Cześć!